Rozmawiam z panem Grzegorzem Krystosiakiem, no dzisiejszym tygrysem biznesu, bo pan został również nagrodzony i to widzę takim ciężkim, poważnym taką nagrodą. Proszę mi powiedzieć, czym pan się zajmuje na co dzień, co pan robi, za co ta nagroda? Nagroda jest przede wszystkim, myślę, że za ostatni rok, gdzie wprowadziliśmy na polski rynek, szczególnie do branży beauty i kosmetycznej, innowacyjne urządzenia. Z Francji, z Niemiec i z Izraela, więc staramy się polskich klientów typu gabinety kosmetyczne, gabinety spa, day spa, wyposażać w innowacyjny sprzęt i otaczać naszych klientów pełną jakby opieką. A mogę wiedzieć, jaki to jest sprzęt, do czego służy? Tak proszę wymienić. W skrócie mogę powiedzieć, począwszy od francuskiej Blumei, która się okazała hitem. Jest to urządzenie do modelowania skóry, dedykowane do twarzy. Po dosyć inwazyjne i mocno zaawansowane lasery niemieckiego producenta Asklepion. Więc począwszy od prostszych urządzeń po bardzo skomplikowane. I również wyposażacie małe gabinety kosmetyczne, tak. Nie tylko duże spa, prawda? Dokładnie. Prywatnych również, prywatne kliniki. Tak. To, co nas wyróżnia, my jesteśmy i w najbardziej prestiżowych gabinetach w Warszawie typu Charley u pani Magdy Bogulak, ale i mamy klientów rozsianych po całej Polsce, w Chojnicach, Ostrołęce, Gryfinie, więc i wspieramy klientów dużych i małych i każdego traktujemy na równi i tak samo wspieramy zarówno dużych graczy, jak i mniejszych, więc myślę, że takie podejście jest naprawdę optymalne i za to klienci nas doceniają i myślę, że ta statuetka, która tak jak pani wspomniała, tak, waży 5,5 kilo, poważna statuetka. Jest de facto statuetką dla naszych klientów. Ja dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Cieszę również się, że gabinety są wyposażone i będą coraz lepiej, bo to dla nas kobiet jest bardzo ważne i życzę sukcesu. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia.